Witajcie. Witajcie znów z mojego ogrodu. Pogoda zachęciła mnie do tego, żeby wyjść, cokolwiek tutaj podziałać, zrobić jakieś prace. Co prawda jeszcze jest wcześnie, mamy dopiero dziś 1 marca, więc do tej kalendarzowej, astronomicznej wiosny jeszcze kilka tygodni nam zostało. Zima może jeszcze nas zaskoczyć, może być jeszcze różnie, ale póki co, póki można już pewne prace wykonać, nie czekając, aż ten sezon się na dobre zacznie, aż nawarstwi nam się wiele rzeczy, wiele obowiązków naraz, postanowiłem, że zrobię dziś właśnie taki odcinek przy okazji zakupu kolejnych sadzonek. Zdecydowałem się na agrest, na dwie odmiany, białą i czerwoną. Odmiana biała jest to Invicta. Właśnie dzisiaj kupiłem sobie kolejne dwie sadzonki, bo już dwie mam 2 dni temu posadzone. Jak widzicie, to już zaczyna żyć, zaczyna puszczać, już listki wypuszcza, więc myślę, że nie ma co na to czekać. I odmiana czerwona jest odmiana Triumf. I właśnie przy okazji tutaj sadzenia chciałbym pokazać Wam, tym, którzy zaczynacie, a do tych też kieruję, chyba głównie kieruję filmy do osób, które zaczynają przygodę z ogrodnictwem, z sadownictwem, generalnie z działką. Właśnie chciałbym omówić taki proces sadzenia, jak według mnie powinno się to prawidłowo wykonać. Niby taka prosta rzecz, prosta czynność, a można na samym starcie popełnić jakieś podstawowe, elementarne błędy. Przy okazji właśnie tego pozyskałem jeszcze dodatkowe sadzonki. To jakiś czas temu, też chwila wyjaśnień, jakiś czas temu moja mama przy domu taki ogródek sobie ozdobny założyła. No, nasadziła różnego rodzaju i ozdobnych krzewów, drzewek i właśnie takich użytkowych, owocowych typu. Właśnie tutaj mam wykopany agrest też. Nie wiem jaka odmiana. Wiem, że jest żółty, ale odmiany nie znam. Porzeczka biała, też nie znam odmiany. No i pigwowiec. Wszystko było dobrze do momentu, gdy te sadzonki jeszcze były małe, gdy te drzewka, krzewy, rośliny generalnie były jeszcze małe. Wszystko było dobrze. No teraz już jest duża konkurencja, więc te poszkodowane przez te wyższe rośliny po prostu zaczęły gorzej rosnąć, stać w miejscu właściwie tutaj z ich rozwojem, więc postanowiliśmy, że przeniesiemy je tutaj, skoro zakładam właśnie to miejsce przeznaczyłem na pod zasadzenie takich właśnie owocowych krzewów, drzewek, że sobie je przesadzę. Dobra, pomalutku przygotuję się tutaj do samego tego procesu, także włączę się za chwilę i opowiem co i jak się powinno to zrobić. Po długim wstępie przyszedł czas na takie praktyczne wytłumaczenie i może zacznę od tego, że jeżeli zdecydowaliśmy się na konkretną roślinę, musimy wybrać lokalizację, uwzględniając jej wymagania glebowe, odczyn i tak dalej. Ja na przykładzie agrestu mogę powiedzieć, że agrest lubi glebę taką lekko kwaśną, czyli odczyn pH w granicach 6,5, tak to uśrednie. Lubi glebę taką gliniasto-żwirową. Najlepiej gdyby ta glina ze żwirem była taka zmieszana. No w moim przypadku jest to nie do końca tak, jak agrest sobie życzy, więc tutaj taką glinkę ze żwirem mam zmieszaną tu na wierzchu. Głębiej mam już litą glinę, więc wykopałem dużo głębszy dołek niż wysokość tej korzenia. Na spód wrzuciłem tego mojego przekompostowanego obornika, to jeszcze zmieszam z glebą, którą pozyskam właśnie tutaj z tego pola. Ten cały urobek, który miałem tutaj po wykopaniu dołka, rozsypałem sobie na działce z tego powodu, że będę właśnie korzystał z tej gleby, tutaj tej wierzchniej warstwy, tej bogatej w składniki pokarmowe, bo powiem, że w wyniku jakichś tam upraw, gdy uprawiamy tą naszą działkę, stosując różnego rodzaju nawozy naturalne, typu obornik, kompost czy nawóz zielony w przypadku przekopania jakichś roślin, które na jesieni nam jeszcze rosły, generalnie to wszystko powoduje powstawanie próchnicy, więc mamy to w tej warstwie, którą uprawiamy. System korzeniowy sięga dużo głębiej niż ta warstwa uprawna, więc
ja to sobie wybrałem i właśnie tutaj zasypię tą ziemią uprawną, którą pozyskam sobie tutaj z tej działki. I teraz jak do tego podejść? Słuchajcie, no załóżmy, że tutaj już mam to wymieszane z ziemią. Wkładamy tą roślinę do tego naszego dołka i zasypujemy tutaj sukcesywnie, raz przy razie, właśnie tą ziemią, potrząsając, starając się, żeby warstwami nam coś się zasypywało, żeby nie było takiej sytuacji, że wrzucimy z jednej strony, te korzenie nam się tutaj podegną i tak dalej. Jak widzicie, one mają też różną wysokość i dobrze by było właśnie tą strukturę rozłożenia tych korzeni zachować, czyli zasypujemy tak, zasypujemy tą ziemią, żeby nam te korzenie po prostu się tutaj nie ścisnęły, żeby były tak, jak to było w naturalnym stanie, w poprzednim miejscu, gdzie one po prostu rosły, gdzie sobie wykształciły w taki sposób właśnie korzenie. I teraz tak, też tutaj była taka sugestia, żeby powiedzieć, iż trzeba zrobić taką nieckę, tak jak powiedzmy to tutaj, tu już mam zasadzony ten agrest, nieckę taką zrobić w momencie, gdy będziemy podlewać, żeby woda nam tutaj się nie rozlewała, żeby została tutaj na wierzchu. To jest takie bardziej praktyczne. No i ta woda opadowa, jeżeli tutaj będzie, to po prostu nie będzie nam, a zwłaszcza jak to jest w moim przypadku, gdzie mam tutaj górkę, żeby po prostu tam ta woda nie uciekała, tylko zostawała tutaj na wierzchu. Taka właśnie praktyczna porada. I tak robimy właściwie w przypadku każdego drzewka, każdej sadzonki. Jeszcze tutaj podejdę, pokażę właśnie. Mam kolejny agrest. Tak, ten system korzeniowy, on tutaj jest u góry rozwinięty, więc gdy będę go zasypywał, tą sadzonkę, to trzeba spowodować tak, żeby nam się to nie zacisnęło, tylko dalej ta powiedzmy to korona była tak, jak to rosło w naturalnym, w poprzednim środowisku. To by było tyle na ten temat. No mam nadzieję, że no czegoś tutaj nie przeoczyłem. I jeszcze później, jak zasadzę sobie te sadzonki, jeszcze coś dopowiem. Także ja biorę się za pracę, a wy poczekajcie chwilę. Słuchajcie, jeszcze dwa słowa na temat nawożenia. Można, tak jak ja to robiłem poprzednią, wymieszać ziemię, tą, którą będziemy zasypywać z obornikiem czy z kompostem, a można, tak jak tu, w tym przypadku, chcę właśnie wam pokazać, że obsypuję z dala od systemu korzeniowego, od łodyg, od gałęzi, aby tutaj no, żadne niepowołane reakcje nie zaszły, i to przysypię teraz właściwą ziemią. A można to zrobić też, tak jak mówiłem wcześniej, na zasadzie wymieszania z glebą, czy to kompost, czy obornik. No ten obornik już jest taki mocno rozłożony, aczkolwiek no zdarza się jeszcze taki troszkę w początkowej fazie rozkładu. O, tak to by wyglądało. Także to jest ten agres, który pozyskałem z tego ogródka mojego, jest zasadzone. Sadzę dalej. Witajcie. Prace na dzisiaj, jeżeli chodzi o sadzenie, dobiegły końca. Zasadziłem wszystkie zaplanowane roślinki i chciałbym jakoś krótko podsumować ten cały odcinek, tak żeby to było zrozumiale, klarownie dla wszystkich. Oczywiście zostawię do siebie też numer telefonu, gdyby były jakieś pytania. Więc tak, wybieramy sobie miejsce w zależności od wymagań rośliny, wybieramy sobie miejsce, kopiemy dołek. W moim przypadku było to wymiana gruntu z uwagi na to, że była glina. Ja wymieniłem ten grunt, pozyskałem to tutaj z mojego pola, z ogrodu. Wymieniłem całą tą glebę. Glebę wymieszać można, z kompostem wymieszać można, z obornikiem. Ja jeszcze tutaj w przypadku dwóch czy trzech roślin, porzeczki tej właśnie żółtej, dla porównania, dla wyskalowania, dla sprawdzenia, zmieszałem jeszcze z mączką bazaltową, także wymieszałem sobie glebę z mączką bazaltową. Część została bez, a część właśnie wymieszałem. Można tutaj też na wierzchu, w niektórych przypadkach, co pokazywałem, widzieliście, też można było nawieść to obornikiem czy kompostem.
czy tak jak wcześniej po prostu wymieszać tutaj w taczce, wymieszać to i właśnie taką mieszanką zasypywać. Nie jestem zwolennikiem przycinania po posadzeniu właśnie gałązek, żeby redukować. No niektórzy tutaj pisaliście mi w poradach, żeby to ma na celu właśnie lepsze przyjęcie się rośliny, żeby nie cierpiała, bo wiadomo, im większa roślina, tym więcej tych składników potrzebuje. Ja tutaj poszedłem trochę w inną stronę, uważam, że to jest mniej inwazyjny sposób, więc tak wspomniana wcześniej mączka poszła, to też ma na celu właśnie tutaj pobudzenie tego systemu korzeniowego i dostarczenie odpowiednich minerałów oraz zadziałanie jako taki ukorzeniacz. Dodatkowo będę jeszcze to podlewał właśnie teraz na koniec, przy podlewaniu będzie humus, humus uniwersalny do tych roślin, które nie potrzebują zakwaszenia. A do tych roślin, które potrzebują lekko kwaśnego środowiska, bo tu też mi ktoś może zasugerować, poszła mączka bazaltowa, który ma odczyn zasadowy, obornik przekompostowany, kompost też już jest takim odczynie obojętnym, więc też może ktoś mi tutaj zasugerować, więc pójdzie właśnie humus up, borówka do roślin, do borówek, czyli do roślin kwasolubnych, więc ja tu będę sobie... I ten humus też ma na celu jako zadziałanie, jako ukorzeniacz także i można przed sadzeniem na 2 godziny zanurzyć w roztworze wodno-humusowym, żeby to zrobić, żeby roślina napiła się właśnie tego i zadziałało to jako ukorzeniacz. Można również to podlać, co ja właśnie tutaj niniejszym będę czynił, więc no... Ja poszedłem w tą stronę taką mniej inwazyjną. Nie chcę już tych roślin po prostu dodatkowo jeszcze stresować. To by było na tyle, słuchajcie. Jeszcze sobie dzisiaj tutaj popracuję. Mam jeszcze takie prace pielęgnacyjne. Prawdopodobnie popracuję przy truskawkach, zacznę je trochę pielęgnować, czyścić z tego, co zostało, bo już zaczyna wszystko żyć, zaczyna się wszystko ruszać. I tutaj zaraz Wam pokażę. Przy pryzmie z kompostem mam chwasty, które już same najlepsze kwitną. Takie roślinki wyglądają. No, wcześniej wykopując właśnie te sadzonki tych krzewów, też na ogródku były kwiatki, które już kwitną. No, nie znam się na tyle na tych roślinach, żeby powiedzieć, jakie to są kwiatki, ale widać, że to po prostu wszystko już żyje, pobudza się. No, po niektórych roślinkach też widać, że mocno i już się rozwijają, więc no, pogoda idzie do wiosny, jest taka radość, jest taki optymizm. Jest gdzieś tu skowronek nade mną, fruwa, pięknie gra i właśnie taką melodią tego skowronka żegnam się z Wami. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście cieszyli się z tej swojej pracy, z tych swoich starań, żebyście mieli radość, no i zdrowie na talerzu. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.